A teraz dowiemy się, w jaki sposób będzie można wjechać na plac Mickiewicza od strony ulicy Krakowskiej. Ponieważ ta sprawa pozostaje zagadką. Tutaj mamy zakaz skrętów w prawo, a tutaj mamy podwójną linię ciągłą i zakaz skrętu w lewo. Czyli od strony ulicy Krakowskiej teoretycznie rzecz biorąc nie da się wjechać samochodem. Skąd tyle w takim razie aut na parkingu? Panie komendancie, to jak to jest z tym parkingiem na placu Mickiewicza? Czy tam można wjeżdżać od strony ulicy Krakowskiej, czy nie można? No, na ulicy Krakowskiej z obu kierunków są umieszczone znaki zakaz skrętu w prawo, z drugiej strony zakaz skrętu w lewo. Nie ma żadnej tabliczki podznakowej, czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można z ulicy Krakowskiej skręcić w plac Mickiewicza. Czyli wszyscy tam jakby stoją bezprawnie i w takim razie jak tam dojechać? Od strony ulicy Krakowskiej, no zgodnie ze znakami, które się znajdują na jezdni, nie ma możliwości wjazdu. Ewentualnie można wjechać od ulicy 1 Maja bądź od ulicy Legionów. Ale jak się okazuje, można jednak dostać się na parking przy placu Mickiewicza od ulicy 1 Maja, ale jednak trzeba się zmierzyć z przejazdem między słupkami, o ile te nie są zastawione przez samochód.